Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Shadows of Kurgansk. I moi drodzy, wracamy do naszej wioski, kurwa? Chyba wioski. I wracamy do zbierania tego pieprzonego metalu! Już przyszedłem, już nie musisz straszyć gnoju, nie było mnie tu parę dni w sumie, jak to widzicie. Ten dziad już mnie straszy. Dobra, co mamy zrobić? Przypominamy sobie, co mamy zrobić, mówię, z parę dni nie grałem, chyba z 2 albo 3. Zobaczmy sobie questy. Tak, mamy na pewno znaleźć jakiś metal. To na pewno musimy znaleźć te keny. Dobra, keny możemy zebrać. Fajnie, że te metalowe rzeczy wszystkie się bardzo szybko spawnią i kurwa niestety potwory też się bardzo szybko spawnią. To już nie jest takie przyjemne. I krzyczeliście na mnie, bo coś mnie cały czas pierdalało, jak tędy przychodziłem. Było takie i coś żarło moje dupsko. Okazało się, że to był disease, ponieważ nie jadłem tabletek, a jako, że nie zrobiłem wcześniej... Lec wskoczyła. Teraz, woo! 8 dzień już mamy, kurwa, leci to szybciej niż się spodziewałem, szczerze. Dobra, na razie sobie to olejemy. Next day, dajmy następny dzień, mordeczko. Szukamy metalowych części, tutaj coś jest. Potrzebujemy... O Boże, nigdy nie pamiętam, co zaraz, zaraz się dowiemy. Lead! Właśnie leada potrzebujemy, żeby zrobić lockpick. O Boże, ile leadu! Dzięki ci, panie. Lidujemy, można powiedzieć. A jeno mamy bardzo dużo. O, dobra, a jeszcze się więcej przyda. Trzeba tu częściej zaglądać do tych... Overweight. I gdzieś iron podnieśliśmy. Dobra, to podejdźmy sobie do tej naszej skrzynki. Odłóżmy parę rzeczy. Co my chcemy tu wyrzucić? Shotgun pulled. Ale mi to jest potrzebny storage. Storage, wszystko. Na ile zostawiamy. Te instrukcje nic nie ważą, także chuy, tak zwane. Ten lead tak bardzo dużo waży. O cholera, dobra, te kany też możemy tu wsadzić. Trzeba pamiętać tylko o tym, że to tu jest. Cicho tam! Telefonie z tyłu. Wredny. Dobra, no to też nie będziemy wyciągać. Ale nadal coś tu tak bardzo dużo waży. To chyba ten iron i ten tyle mi waży. O, 10 tego. Iron, no to wszystko waży. 1,4 waży mi. To wszystko wyjaśnia. Dobra. Mykniemy jeszcze raz tamten. Tu mamy jeden tylko do myknięcia jeszcze? O, i się cofniemy. Do bazy. Dobra, mamy leada. Co to kurwa jest? Dobra, to jeszcze tutaj. Iron. Okej. I będziemy mogli zrobić teraz lockpick z tego, co się nie... co mi się wydaje, z tego, co się nie mylę. Nie wiem, co dzisiaj mam jakieś tongue twisty ostre. Olej, no Boże, no przecież nie pogardzę olejem. Teraz... Juloj. Myślałem, że znowu. Ja jestem ciekawy, tak a propos, bo spotkaliśmy ostatnio tego przeciwnika elitarnego. Jestem ciekawy, czy da się ich troszeczkę częściej spotykać, ponieważ są oni zajebiści. Jeśli by mi locić takie rzeczy jak ten pickaxe, to ja bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo poproszę takie rzeczy, bo one są przewspaniałe, moi drodzy. Chodzimy na Anvil, Metal X. Metal X'a nie chcemy, chcemy lockpicka. Chodzimy sobie na B i zobaczmy, co możemy tu zrobić. Co potrzebne nam jest do lockpicka? Kurwa. Co ma tu wziąć? Campfire log. Mamy spalić logi. Make. Build campfire. A chuj, zrobimy tu jeszcze jedno campfire. No tak, ale nie mamy kurwa oczywiście. A, Jesus, Kytrus, czekaj. Equip Simple X. Dobra, to musimy w tym momencie sobie podejść do skrzynki, na szybko odrzucimy te leady, rzeczywiście, bo nas to strasznie spowalnia. Nie, nigdy cię skarbie nie oddam do tej skrzynki, jeszcze cię zabiorą mi i co będzie wtedy? Nie mogę na to pozwolić. Coś mi się. Lead. Boże, lead! Aha, lead cały waży 6, tak? Zaraz sprawdzimy. A, myślałem, że wszystkie po kolei ważą 6. No ale okej. Resin, free space in storage, the box to complete operation. A mam tu jakieś logi? Może włożone? Mam coala. Coal jest spoko. To możemy wziąć leada w tym momencie. Dobra, tak, dobra, chuj. Przyjdź do mnie. Tak, mamy overweight, nieważne. Ale mieliśmy coala, więc spoko. Sprawdźmy, co tam jest nam potrzebne dalej. Simple plate. Się pogubiłem. Strasznie się łatwo jest pogubić w tych tutaj craftingach. Kurwa. Dobra, sprawdźmy tak, bo tu da się lockpicka, będzie, miałem zadanie na lockpicka. Make a lockpick. Workbench mi jest potrzebny do lockpicka. Dobra, takie rzeczy. Dejdźmy do tego workbencha.
Cześć, to jest lab bench, to jest stove, to jest workbench. O nie! Baked apple! Hammer. Na workbenchu. Co możemy robić na workbenchu? Już sprawdzamy. Lockpick. Co jest do niego potrzebne? Mamy 10 wire'u, jeden steel plate i jeden ten syfix. Dobra, to idziemy zrobić. No już, no, no, już zaczynasz swoje harce. Mój drogi, po prostu, wiesz co, wstydziłbyś się. Co się dzieje? Jestem głodny i dlatego się robi wolniej to wszystko. Zaraz coś na to zaradzimy, moi drodzy. Mam jeszcze wodę chyba. Więc woda mi daje... Aha, psychiczne, kurwa. Ech. Czy mam jakieś żarcie? Nie mam? Nawet szczura upieczonego nie mam? Boże, jak to wszystko szybko schodzi. No nic, niedobrze. Ashes soldier. Dobra, zróbmy jednego tego... Pika. Diabeł, przestań się gubić. Hammer, jeszcze raz sprawdźmy. Workbench. Lockpick. Jest. Coila potrzebujemy. Coila będziemy mieli tutaj na 90%. Coili to miałem od chuja, z tego co miałem. Wire. Nie mam? Wire, wire. Może tego coila też ma zrobić z tego wire'u? Ciekawa sytuacja, słuchaj. Mika lockpick. Dobra, spoko mordo. Characteristics. Aha, coila muszę znaleźć po prostu. No ładnie. Byłem naprawdę szczerze przekonany, że tego coila już posiadam. Że po prostu w innej skrzynce go gdzieś wsadziłem. Ale sprawdzimy. Jest coil. Dziękuję, do widzenia. No! I będziemy mieli pierwszego lockpicka, słuchajcie. Pierwszy raz otworzymy ty déjà vu. Déjà vu zostaną otworzone i mamy skończonego jednego questa z tych gównianych wszystkich kurwa questów, więc już jest lepiej. Lockpick! Nice, dajo! Make a lockpick. This is what I had in mind. Let's try it. Okej. Okay. Ojojoj, a zaraz będziemy zdychać z głodu. Not good. Not good. Dobra, to polecimy najpierw po jabłka. Naprawdę to nie jest dobra sytuacja. Pewnie jakaś pojebana anomalia będzie. Shit, bliet! Co to? Something wrong with this statue. Ty kurwa wredna. I chuj, co... BLIT NO! Wypierdalaj ode mnie! Będzie mnie gonić, małpa wredna! Czekamy. Run for you. Tu i postrzelam! Ty małpo! No kurwa, będzie mnie cały czas gonić. I co ja mam zrobić? Czekajcie. Inaczej jest. BLIT! Stój! Stój! Nie ruszaj się! Umrzyj! O, chust! Uff. Ty no. Czekaj, 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 czekaj. Bo ty będziesz chciała mi ugryźć zaraz dupsko, a ja tak sobie nie pozwolę na takie harce. No co ja mam kurwa zrobić? Przecież ona się cały czas na mnie patrzy. Dobra, chyba muszę jej wyjść ze siebie wzroku biegnąc tyłem. Mi się wydaje, że to będzie lepsze rozwiązanie. Chyba, że coś mi zaraz urwie dupsko. O. Dziękuję. Na przykład... Jest nie jeden, nie jeden jest. Zaraz padniemy. Chuj, cały czas mnie goni. Szczur! Szczurze. Dziękuję. Radmit, okej. Okay. I'm watching you! Bliet, 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 no chuj. Oh, fuck me. Jest strasznie nieprzyjemna sytuacja, słuchajcie. Goni mnie jakaś pojebana statua, mam 6 HP i kończy mi się życie. Nie mogę pozwolić na to, żeby umrzeć. Dobra, F7, F7, lecz się, Bartumiu. Pięknie, dobra, HP rośnie, więc przeżyjemy. O kurwa. Powiem, że zaskoczyło mi to troszeczkę. Nie zapolowaliśmy za bardzo na szczury, ale okej. Patrzymy się cały czas na nią, w tą stronę mamy ubite wszystkie potworki, więc raczej nie powinna nic nas pierdolić. Odejdźmy tak, żeby się... O, szczur. Fajnie, 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 Radmit. Dobra, jest już daleko. Nie, no boję się po prostu, że mnie coś zapierdoli, jeśli nie będę się... nie patrzył.
Dobra, przestałem je gonić. Uff. Co to? Co to jest? Co jest, kurwa? Kim ty się stałeś? Co to jest? HP! Ciężkie, naprawdę przetrwanie w tej grze jest tak cholernie ciężkie. Fuck my life. Dobra, mamy stołowa. Utrat meat. O Boże, dobra. Masz tyle. Szybko rób. Dawaj mi jedzenie, dawaj mi jedzenie. Spin me right round, jak to mówią. Szczurek, jeszcze 2 sekundy. Okej, okej, gitarka. Nice. Utrat meat, robimy następne. A to sobie będziemy wcinać. Aha, dobra, wskoczy mi na belta teraz. Dobra, dostaliśmy plus 25, musimy tu przeczekać te parę tych ratów. Przynajmniej tyle, co wyleciliśmy, żeby mieć tą setkę. Już się o nic nie martwić. Fuck me. Dobra, mamy rata. Jestem ciekawy, czy da się zjeść row. Morale mi spadają, ale satiety mi wskakuje, także to można jeszcze ogarnąć. Jebać te morale. Te morale to można odbić sobie czymś innym. Więc ewentualnie jeszcze mogę pamiętać, że można wpierdalać te surowe raty. Także jest okej, okej. Spoko, dobrze, że mamy sporo tych... balety też sobie możemy zrobić, razy 10. Że mamy sporo apteczek na szczęście, także... Gitarka, dawaj mi szczura. Jeszcze jednego usmażymy i spierdalamy stąd. Będziemy mieli około setki akurat. Gitara. Morale rosną w górę. Jak tam z tymi tymi? A, już mam. Dostałem naboi. No, czwórce jest. Dobra, dobra, spoko, spoko, jest okej. Okay. Dobra, bierzemy szczura. Lecimy dalej. Dobra, mam też lockpika, także możemy już sobie na spokojnie wejść tutaj. Chyba mam pełne, ale będziemy musieli zaparować niedługo. Chcemy tutaj wchodzić? Tu nic nie ma ciekawego w sumie. Jest jeszcze jeden. Zajrzyjmy najpierw, co tu mamy. Mamy apteczkę, mamy medkity. W sumie oprócz tego to kurwa nic ciekawego tu nie ma. Wydaje mi się, że najciekawszą opcją będzie ten domek. A tutaj nie możemy nawet zajrzeć, więc będę chyba ryzykował. Mamy hammer. W sumie kurwa nic ciekawego w tych domkach nie ma. Ale dobra, wolę. Chyba wolę wejść tutaj. Jolo. Dobra, hammer może być. Mecy. Powder charge. Więc to jest. Spoko, mamy. Fajnie, mamy pierwszy lockpick ze sobą. Okej, okay, jest gitarka. Dobra, teraz sprawdźmy sobie naszego questa. Made required components so that it looks clear and try to crafting what's missing. No, workbench here, I have to try. On their own. Dobra, muszę spróbować zrobić te popierdolone party. Żeby naprawić to coś. Na workbenchu to można zrobić. O, jest! Radio set component. Ken i 3 naile. I to nie będzie najtrudniejsze. Mamy 2 naile i 1 ken. Kena jest bez problemu znaleźć. Musimy 2 takie zrobić, więc potrzebujemy 6 naili. To już jest troszeczkę gorsza sprawa, słuchajcie. Bo naile trzeba znaleźć. Niestety. Idziemy na podróż, póki jest jasno i mamy jeszcze troszeczkę życia. Poszukiwanie naili, wire. Tu się metal spawni. Spawni się metal, nice. Ajen. Dałeś mi pipy, to co macie. Spoko, Przemek, Przemek, Przemek! Trzeba nie zaczynać? Dobra, overweight, oczywiście, tradycyjnie. No dawaj, że mi coś tam jeszcze. Bardzo szybko się to respisz, słuchajcie. Iron, dobra, LED, iron, spoko, gitara. Idziemy to odłożyć do naszej skrzyneczki. Chociaż ona jest już zawalona, nie wiem, czy mi się uda. Pistolety mamy, powder charge. Okej. Okay. 2 naile. Niepotrzebnie robiłem coś z tych naili. No w sumie nie wiedziałem, że to będzie mi potrzebne, bo nie sprawdziłem wcześniej. Mój błąd, słuchajcie, no nic, trudno, jakoś to przyjemy. 5 LEDu. Czy się zmieści? Niestety się nie zmieści, cholera. Robole. Tego barka wziąć, to nie ja. Nie, no to mi nic nie da. Boże. Skakuj do środka. No dobra, nic.
Mam jeszcze tą drugą skrzynkę. Nie wiem, czy nie będę musiał w środku jakoś porobić jeszcze tych skrzynek. Będę musiał się tym zająć. Muszę iść, póki nie ma nocy. Szukać tych naszych pieprzonych naili. Tutaj możemy sobie na spokojnie te rzeczy posadzać. To nam nie będzie nic przeszkadzać. Może nawet nie człowiek drymuje. Powder charge, processed stick. Mi to jest niepotrzebne. Co jest jeszcze w miarę ciężkie? Bo coś mi naprawdę zabiera od cholery tego weighta. No liście, kurwa, nie będę liści. Fuel oil tyle waży. Dobra, to pięknie. Odpieramy fuel oila. No te młotki, to wszystko też sporo waży. Dobra, mam 13,5, więc jest gitara. Dobra, w poszukiwaniu, moi drodzy, naili. Ken mi się przyda. W ogóle tu leżą Blit, na chuj. Dobra, to oznacza, że trzeba wpierdolić. Nie, widzicie? I to nie jest od tego. Znowu jakiś popier... Tu jesteś, dziadu. To te acid heady to robią. Teraz już jest wszystko jasne, słuchajcie. No i chuj, przez tego pieprzonego posąg. Wypierdalaj posąg. Here I go again. Co? Shit! Diabeł. Gonicie posąg, gonicie posąg. Widzę cię. Widzę cię cały czas, widzę cię, gościu. Więc nie próbuj chodzić za mną, bo to jest bardzo niemiłe, wiesz? W niektórych częściach świata może to uchodzić za wkurwiające. Zresztą chyba we wszystkich, gdy ktoś za to chodzi. Szczególnie... Wie? Widzę cię, Przemek. Kurwa, wszystko we mnie napierdala. Gin. Masz może do mnie gość? Ja stąd wypierdalam. Nie wiem, co mnie goni, co mnie bije, co tu się dzieje, kurwa, w tej grze. Typie, przestań za mną chodzić. Shit! Dobra. Co to jest? Kamienie. Kamienie mi są niepotrzebne. No, teraz jakiś wielki kurwa ogień będzie starał się mi odgryźć dupsko. Bardzo mi to cieszy, wiecie? Mam jeszcze 48 żarcia. Czy to jakieś przeżycie? Tam jest jakiś przeciwnik? Blit! Blin. Dobra. O! Patyk! Trzeba było diabeł nie wykorzystać wszystkich tych... Dobra, widzę cię, ziomeczku. Kurwa, byłeś dosyć silny, jak na zwykłego ziomeczka, wiesz? Dobra, coil. Mi się strasznie przyda. Corpse bony też mi się przydają. Spoko. Strasznie mamy mało tych. Niedobrze jest, słuchajcie. Apteczki na mi schodzą jak... Jak dzikie. Mamy jednego przypołowca. Dobra, strzelę ci w ryj, gościu. Nie chcę tracić HP. Szkoda mi HP po prostu. Mam pistolet. Pięknie. Shotshell. Fajnie. Akurat mnie będziesz zwracał. To robi takie niemiłe... Dobra, jest Hellhound. Okej, jest noc. To znaczy, że... O kurwa. Ogólnie. To znaczy tyle. Deity. Okej. Lecz się, Kamil, lecz się. 54, trochę się nam zwróciło. Dobra, chodź tu, psie! Dobrze, te hellhoundy są w miarę, kurwa, cienkie. Lockpickiem też mogę otwierać te rzeczy. Będę się musiał skusić. Akurat coila wydropiłem, to... Lockpick. Locked safe. Tak zrobimy następnego dnia, słuchajcie, że pójdziemy po tego. A ja najpierw potrzebuję tego naila, no. Naile najprawdopodobniej powinny być... Przy chatkę. Dobra, hellhound to sramne, hellhoundy są słabe jak... Jak dupa. Takie są słabe, wiecie? To jest... Dobra, już. Dobra, tylko hellhound. Gitara. Field... Nice! Boże, nice! Te hellhoundy właśnie field ration, racje żywnościowe dropią, więc możemy na nie popolować troszeczkę. To jest bardzo dobry pomysł, bo te racje żywnościowe to jest po prostu zbawienie w tej grze. Naprawdę, to jest pieprzone zbawienie. Zresztą apteczki chyba też dropią. Mam jakieś hellhoundy jeszcze w pobliżu? Może jabłko. Jasne, jabłko zawsze na propsie. Jabłuszko. Nie stick, po co mi? Uch. Darka. Jabłko.
Dzięki, mordo. Dramatyczna muzyka to znaczy, że coś mi zaraz będzie. Dramatyczna muzyka to znaczy, że coś mi wybzyka. To było słabe, w chuj. Dobra, to idziemy. No nie. Jesteś jedną z tych. Nie, to jesteś. Jesteś tam normalną. Na szczęście. A z was tu dosyć sporo, także nie wiem, czego się spodziewać w sumie. O Boże, narasta dźwięk deszczu. Apl! Dzięki. Spoko, 76 mam. Fajnie się zwróciło wszystko. Fajnie, jakbyśmy ominęli tą pieprzoną. Coil. Dajcie mi pieprzony gwóźdź! Tak dużo bardzo naprawdę chcę. Chcę tylko gwoździa. Chcę przybić gwoździa, xddd. I tyle. Nic więcej. Naprawdę. Shit. Blit. Gin. O! 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 Jezu! Ależ mi się włos na głowie zjeżył. Ja pierdzielę, ludzie. Lock safe. Dobra, tu też mamy safe. Trzeba to zapamiętać. No jasne. Przecież kurwa musiałeś. Kill enemies. 14. To dosyć sporo, słuchajcie. Co my chcemy? Też irytuje mnie strasznie to, że nie ma pokazane, co dokładnie to dodaje. Mam kurwa niby jakiś stożek, no ale co ja mam wiedzieć, co to daje, co mi daje stożek? Ja wezmę to. Tylko to na razie. Może szybsze bieganie? Dobra, niech będzie. Dawaj, następny dzień typy. Ty no, a gwoździ jak nie było, tak nie ma. Najgorsze jest to, że jak gwoździ nie mogę robić. Wręcz. Okay. O! No chodź tu, typie. Gin. Blueprint. I chuj, muszę użyć następną apteczkę. Te apteczki mi teraz schodzą jak dzikie. Tu gdzieś miałem pokazane, że to był Nail. Nail mi by teraz dupsko uratował straszliwie, słuchajcie. On gdzieś tu jest. Szedłem i tak mówię, oho, ho, ho. O, widzieliście? Oho, ho, Nail, Nail, halo. Znaczy, że jesteś tu w środku? Chyba, że ta gra robi taki mindfuck, że specjalnie czyta mi w myślach. Chce mi dać to, co ja chcę. Czekajcie, no kurwa, jeszcze raz. No, jak tu jesteś? Ty no. Patrzcie na to. Jak byk tutaj idę i mi się pokazuje Nail nagle. Jestem rakiem. O Boże, naprawdę, hej, oj, to było kurwa żałosne. Miałem go pod dupą po prostu i nie mogłem go zauważyć. Coś to było jeszcze? Bubu, bubu, nic niepotrzebne na razie. Spokojnie, spokojnie Przemek, spokojnie, o już tu, zobaczył. Gin. O, dziękuję ci, Przemku. Taki Przemków to mogę przywitać w swojej wiosce, nawet jak ci... Chcą mi uciąć łeb, że jest spoko. Ej, słuchajcie, zaczynają dochodzić nowe potwory, bardzo mi się to podoba, że im dalej wraz, tym więcej nas, hehe. Dzięki, ten pelt też się nie przyda. Przestań tu beczeć, stary. Cześć. Dobra, ty nie chcesz mi urwać woła. Już tyle dobrego. A idź ty, bliet, blin, nie wiem, bo ktoś mi ostatnio skrzyczał, że źle mówię... Blieć, czy coś tam. Nie wiem, możecie napisać, jak to się wymawia. Dobra, słuchajcie, mamy pierwszą część. Radio Set Component. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna część. Jesteśmy w domu. Do tej jednej części potrzebno mi sobie jeszcze dwa gwoździe. Kurwa, naprawdę, teraz żałuję, że wyjebałem wszystkie te gwoździe. Bez sensu? Halo. Grę mi skraszowało! Ale chamstwo! Dobra, słuchajcie, ja sobie za odcinkiem znajdę te dwa gwoździe, bo też nie będę was męczył w szukaniu tych gwoździ.
I przejdziemy do następnego odcinka. Mam nadzieję, że mnie nie cofnie w grze. Cholera. Dziwna sprawa, słuchajcie. No nic, no czasami się zdarzają crashe, już nie będę, bo zanim wejdę z powrotem do gry, to trochę zajmie. Akurat mam 25 minut odcinka, więc możemy chyba na tym zakończyć. Mówię, ja teraz sobie wejdę za tym, zanim zacznę następny odcinek, bo chyba będę nagrywał jeden po drugim. To po prostu sobie pochodzę i znajdę te naile specjalnie, żebyście już nie musieli tam patrzeć, jak biegam bez potrzeby. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.